Księgowania okresowe pozwalają zautomatyzować pracę w księgowości związane z cyklicznym wykonywaniem księgowań, np. co miesiąc, co kwartał, co rok. Najczęściej wykorzystywane są na koniec miesiąca do rozliczenia kosztów oraz rozliczenia podatku VAT, jak również do przeksięgowania przychodów, kosztów na wynik finansowy. W Comarcher PXT udostępniliśmy funkcjonalność księgowań okresowych, która pozwala na zdefiniowanie schematów księgowań, które służą do wielokrotnego księgowania określonych kwot na określone konta księgowe. W filmie jako przykład zostanie przedstawiony wzorzec pozwalający na automatyczne przeksięgowanie kosztów na wynik finansowy. Podczas tworzenia okresu obrachunkowego, jeżeli ewidencja kosztów odbywa się na kontach zespołu czwórek lub piątek, to tworzone jest domyślne księgowanie okresowe wynik finansowy na potrzeby przeksięgowania przychodów i kosztów na wynik finansowy. W przypadku ewidencji kosztów zarówno w zespole czwórek, jak i piątek należy samodzielnie zdefiniować schemat na potrzeby przeksięgowania przychodów i kosztów na wynik finansowy. Definiowanie księgowań okresowych udostępniono z poziomu menu Księgowość – Księgowania okresowe. W nagłówku księgowania okresowego należy określić nazwę schematu księgowań okresowych, numer dokumentu, informacja przenoszona jest na zapis księgowy, dziennik księgowań. Wykonaj księgowanie w dniu. Możliwość wyboru jednej z dwóch opcji, księgowanie w ostatnim dniu miesiąca lub wpisanie ręcznie wartości od 1 do 31. Dodatkowe informacje, pole z możliwością wpisania dowolnego tekstu. Na pozycji księgowania okresowego możemy wprowadzić odpowiednie konta księgowe z planu kont po stronie winien i lub po stronie ma. Wprowadzone konta generują dekrety w zapisie księgowym. Po stronie winien wpiszmy konto 860 wynik finansowy. Przy określaniu definicji konta winien ma istnieje możliwość zastosowania maski. Znak gwiazdka zastąpi dowolną ilość znaków w numerze konta. Przykładowo wpisując po stronie ma 4 gwiazdka, przy księgowaniu będą brane konta księgowe, których numer zaczyna się od 4, czyli wszystkie konta kosztowe zostaną przeksięgowane na wynik finansowy. Na formularzu pozycji schematu księgowania okresowego dostępny jest również parametr rozrachunek. Parametr jest automatycznie zaznaczany, jeżeli zostanie wybrane konto rozrachunkowe. Księguj wartość w walucie. Parametr jest automatycznie zaznaczany, jeżeli zostanie wskazane konto walutowe oraz nie uwzględniaj przy wyliczeniu obrotów i sald. W polu księgowanie od do możemy określić zakres dat, za jaki księgowanie ma być wykonywane. Jeżeli zaznaczymy księgowanie z harmonogramem, to domyślnie podpowiada się data rozpoczęcia i zakończenia bieżącego okresu obrachunkowego. Jeśli księgowanie odbywa się z harmonogramem, to na elementach księgowania dostępne jest pole z kwotą całkowitą do rozksięgowania oraz tabelka z harmonogramem w rozbiciu na miesiące. Po wpisaniu kwoty całkowitej, kwota zostanie rozdzielona proporcjonalnie na poszczególne miesiące okresu obrachunkowego. W przypadku księgowania bez harmonogramu pozycją do zdefiniowania jest kwota. Program pozwala na przypisanie definiowanej pozycji odpowiedniej wartości, która automatycznie będzie przypisana do wygenerowanego dekretu księgowego. W naszym przykładzie będą to obroty winien. Pobierane będą obroty winien na wskazanym koncie. W kwocie wykorzystamy również maskę, czyli wybierzemy obroty winien i jako konto wpiszemy 4 gwiazdka. W polu za okres jest możliwość zawężenia okresu, z którego chcemy uwzględnić dane. Podczas zapisywania schematu księgowania okresowego program zapyta, czy chcesz, aby księgowanie okresowe wykonywało się automatycznie zgodnie z ustawioną datą? Jeśli tak, to księgowanie będzie się wykonywało automatycznie z datą wskazaną w polu Wykonaj księgowanie w dniu. Jeśli nie, to takie księgowanie należy wykonać ręcznie. Wówczas na liście Księgowania okresowe należy zaznaczyć księgowanie okresowe, które chcemy wykonać, a następnie z menu kontekstowego należy wybrać opcję Wykonaj księgowanie okresowe. Wejdźmy ponownie do tego księgowania okresowego. Na zakładce Wykonane księgowania zapisywana jest informacja o wykonanych księgowaniach. W przypadku, gdy księgowanie okresowe nie zostało wykonane, to wyświetli się informacja o przyczynie. Na zakładce Historia zapisywana jest informacja o dodaniu i modyfikowaniu księgowania okresowego. Podczas edycji istniejącego już księgowania okresowego w nagłówku pojawią się dodatkowo parametry do oznaczenia. Księgowanie okresowe nieaktywne. Schemat księgowań okresowych, który został zaznaczony jako nieaktywny, jest widoczny na liście w szarym kolorze.
Podczas seryjnego generowania kilku zaznaczonych księgowań okresowych takie nieaktywne księgowanie okresowe jest pomijane. Automatyczne księgowanie. Jeżeli parametr będzie zaznaczony, to księgowanie będzie wykonywało się automatycznie z datą wskazaną w polu Wykonaj księgowanie w dniu. Przy logowaniu się do programu z modułem Księga handlowa pokaże się chmurka z informacją o wykonanym księgowaniu. Z poziomu komunikatu będzie można przejść do zapisu księgowego. Gdyby automatyczne księgowanie nie zostało wykonane, również pokaże się informacja przy logowaniu.